Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk zajmujemy się dwoma problemami, które na pozór są zupełnie od siebie odległe, a mianowicie dysfunkcją czytania, czy trudności w nabywaniu umiejętności czytania oraz zagadnieniami bezpieczeństwa w lotnictwie wojskowym i cywilnym. Te dwie dziedziny, one właściwie nawzajem się stymulują i tego, czego udaje się nam dowiedzieć o funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, o jego ograniczeniach, które niejako na dłoni możemy oglądać w trakcie, kiedy dziecko boryka się z trudnościami w czytaniu, te same procesy i te same obserwacje, one posuwają nas do przodu, jeżeli chodzi o zrozumienie tych kwestii związanych na przykład z przeciążeniem pracą, z możliwościami pilota jako operatora złożonego systemu technicznego w tych warunkach ekstremalnych. Te dwie dziedziny wzajemnie się uzupełniają, mimo że wydawać by się mogło, że są zupełnie od siebie odległe. No, nie ulega dla nikogo wątpliwości, że czytanie jest tą podstawową umiejętnością szkolną i że właściwie czytanie umożliwia nieskrępowany dostęp do wiedzy. Oczywiście nie oznacza to, że osoby, które mają trudności w czytaniu, czy które nie opanowały czytania, umiejętności czytania, że te są pozbawione niejako szansy na sukces życiowy. Tak nie jest. Okazuje się, że tutaj opatrzność jest na tyle sprawiedliwa, że jeżeli jedną ręką zabiera, to drugą ręką daje w nadmiarze. I ta obserwacja, że dzieci z dysleksją są w nadmiarze obdarzone inteligencją, jest tutaj najlepszą ilustracją tego. Jeżeli wiemy, że są dzieci, które bardzo dobrze czytają, nie mają najmniejszych trudności z tym, to należy także spodziewać się, że są dzieci, które bardzo źle czytają. Okazuje się jednak, że nie jest zupełnie tak, jak moglibyśmy się spodziewać, dlatego że ten rozkład normalny, on ma pewną skośność w kierunku niskiej efektywności czytania. I okazuje się, że jest to wynikiem nałożenia się dwóch rozkładów normalnych. Może tutaj przesadziłem nieco. I na skutek sumowania się tych dwóch rozkładów pojawia się właśnie skosność. I pytaniem jest, dlaczego tutaj występuje taka zupełnie wyizolowana zbiorowość osób, które mają te trudności w czytaniu. Jeżeli popatrzymy na rozwój umiejętności czytania, to możemy sobie wyobrazić, że jest oczywiście pewien początek nabywania, rozpoczęcie nauki czytania i jest pewna oś czasu, którą możemy wyskalować w latach nauki szkolnej, gdzie w miarę, powiedzmy, uprawiania czytania dochodzi do doskonalenia tej funkcji. Wiemy także, że istnieje szereg uwarunkowań, które w tym wyścigu do sprawnego czytania, niestety każde dziecko w tym wyścigu ma różne wyniki, znajduje się te same dzieci w tym samym wieku czy z tej samej klasy, znajdują się w różnym miejscu tej fizjologicznej osi rozwoju czytania. Wiemy, że istnieje cały szereg uwarunkowań. No, trudno się dziwić, że jeżeli na przykład w domu nie ma książek, rodzice nie czytają, to motywacja do czytania właściwie jest żadna. Dziecko uważa, że jeżeli rodzice żyją bez książek, bez czytania, to widocznie można tak żyć. Czyli nie ma tej potrzeby, wewnętrznej potrzeby czytania. Takim elementem tutaj istotnym jest czas, rozłożenie tego czasu i rozwoju, jakim dysponuje dziecko, pomiędzy te aktywności, które prowadzą czy stymulują rozwój, i pomiędzy na przykład biernym
nadmiernym oglądaniem telewizji. Mówi się także tutaj o pewnej inteligencji, która jak gdyby stwarza potrzebę poznawania i co oczywiście również motywuje dziecko do opanowania umiejętności czytania. Czyli jest cały szereg wymiarów, które decydują o tym postępie nabywania umiejętności czytania. Wyobraźmy sobie, że na osi poziomej mamy taki podstawowy element składowy umiejętności czytania, to jest sprawność dekodowania wyrazów. Czyli możemy sobie wyobrazić, że istnieje pewien proces, czyli dekodowania znaków tekstu. Podawane są graficzne postacie, powiedzmy, wyrazów i na wyjściu z tego systemu przywoływane są znaczenia tych izolowanych wyrazów, izolowanych słów. Czyli ta oś, ona dotyczy prostej zamiany znaków tekstu na izolowane znaczenia pojedynczych wyrazów. Takim drugim wymiarem, który jest równie istotny, jest rozumienie czytanego tekstu. Okazuje się, że te dwa wymiary, one są w dużym stopniu niezależne od siebie. Jeżeli tutaj mamy dekodowanie wyrazów, to każdy z nas ma określone zaawansowanie dekodowania wyrazów i jednocześnie określony poziom rozumienia czytanego tekstu. Cała diagnostyka zaburzeń umiejętności rozwoju czy nabywania umiejętności czytania powinna pójść w kierunku określenia tej indywidualnej pozycji na tej dwuwymiarowej przestrzeni. To znaczy, gdzie i w jakim stopniu występują ograniczenia w dekodowaniu kształtów, znaków graficznych, wyrazów w izolowane znaczenia, i jak z tych izolowanych znaczeń podpowiadanych przez pewne mechanizmy z niskiego poziomu formowany jest sens zdania, sens wypowiedzi, informacja zawarta w tekście. Możemy także wyobrazić sobie, że istnieje inna osoba, która na przykład sprawniej dekoduje wyrazy, ale niestety osiągnęła niższy poziom rozumienia czytanego tekstu. Jeżeli możliwe jest takie zróżnicowanie, to warto przyjrzeć się, jak to może to zróżnicowanie układać się w populacji osób, które czytają. Gdzieś jest początek nabywania umiejętności dekodowania i gdzieś oczywiście jest ten początek, ten najniższy poziom rozumienia czytanego tekstu. I okazuje się, że są osoby, które bardzo dobrze dekodują i nie mają w ogóle trudności ze zrozumieniem. I to jest tutaj ten obszar. Możemy powiedzieć, że to jest normalny rozwój umiejętności czytania. Jak gdyby po przeciwległym biegunie, na przeciwległym biegunie osoby, które mają ogromne trudności z dekodowaniem wyrazów. Właściwie znajdują się na początku, ciągle na początku tego rozwoju. Ten bardzo niski poziom dekodowania wyrazów, on ogranicza nabywanie tej umiejętności rozumienia czytanego tekstu. I to jest obszar, o którym mówimy, niespecyficzne trudności w czytaniu. Mówimy o rozwoju szkolnym. Istnieje także obszar, w którym dzieci mają trudności z dekodowaniem. Pozostają jak gdyby na początku rozwoju tej umiejętności, ale nie mają w ogóle żadnych trudności ze zrozumieniem. I to jest dla nas zaskakujące. Jak można, mając tak ogromne trudności w dekodowaniu, jednocześnie rozumieć właściwie wszystko, co się czyta? I to jest typowy obszar dysleksji. To są te osoby, które mając trudności z dekodowaniem wyrazów,
dzięki tej inteligencji w nadmiarze są w stanie to skompensować i ostatecznie nie mają jakichś tutaj dramatycznych trudności z rozumieniem czytanego tekstu. I o dziwo, jest także obszar, wydawać mi się Bogu, że on no, jak gdyby nie jest czynnościowo uzasadniony, a mianowicie obszar, w którym dzieci mają fantastyczną łatwość dekodowania wyrazów. Czytają jak dorośli, tylko że nic z tego, zupełnie nic z tego nie rozumieją. I to jest obszar hiperleksji. Cała uwaga w tej chwili, jeżeli chodzi o trudności w czytaniu, ona skierowana jest na dysleksję. Musimy jednak pamiętać, że większość dzieci, które mają trudności w czytaniu, to jest ta grupa trudności niespecyficznych i oczywiście mniej, nieporównanie mniej liczna grupa jest dzieci z hiperleksją. Nie muszę chyba Państwu tutaj uzasadniać tego szerzej. Każdy z tych obszarów, każda trudność, która jest w jednym z tych trzech obszarów, ona wymaga zupełnie innego podejścia terapeutycznego. To są zupełnie innego podejścia dla skompensowania tych trudności. Tutaj można by dla ułatwienia zapamiętania tutaj tego podziału przyjąć taką definicję dysleksji o podwójnym zdziwieniu czy zaskoczeniu. Mianowicie, jeżeli zaskakuje nas, jak źle dziecko dekoduje wyraz i jednocześnie jesteśmy zaskoczeni, jak mimo wszystko świetnie sobie radzi ze zrozumieniem, to mamy dysleksję. Po przeciwległym biegunie jest również podwójne zdziwienie czy zaskoczenie. Jak można, mając tak fantastyczną zdolność i efektywność dekodowania wyrazów i znaczenia, mieć tak duże trudności w rozumieniu tego, co się czyta. Bardzo często jest tak, że tutaj w tym obszarze dziecko przeczyta tekst i jeżeli prosimy, żeby opowiedziało nam, co przeczytało, potrafi jedynie jota w jotę powtórzyć zdanie bez jakichkolwiek zmian. Natomiast nie jest w stanie przetworzyć tego zdania, na przykład do innego czasu czy do innej osoby. Nie może opowiedzieć własnymi słowami tego przeczytanego zdania. Czyli tutaj mamy do czynienia z tymi trudnościami, które moglibyśmy nazwać specyficznymi trudnościami, którymi jest zarówno dysleksja, jak i hiperleksja. Język ma to do siebie, że on właściwie jest taką formą komunikowania się, gdzie informacja podawana jest w nadmiarze. No bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli byśmy poprosili, żeby Państwo uzupełnili teraz zdanie: Tomek jedzie szybko na... rowerze. Przychodzi do głowy rowerze. Czyli my nie widzieliśmy jeszcze tego wyrazu, nie usłyszeliśmy go i jak gdyby jesteśmy w stanie przewidywać, co będzie w następnej kolejności. Inny przykład. Zaraz będzie duża, no nie wiadomo, burza czy awantura, ale jeżeli powiemy, piszemy, kończymy pisać sprawdzian, zaraz będzie duża przerwa. Nie ulega żadnej wątpliwości. Czyli to jest ta nadmiarowość w komunikacji językowej, którą fantastycznie wykorzystują dyslektycy. Bardzo często jest tak, że jeżeli przychodzi do mnie mama z dzieckiem dyslektycznym i gdy poproszę, żeby przeczytało fragment na przykład lektury, to mogę mieć wątpliwości właściwie, dlaczego mama z tym dzieckiem przychodzi. Dlatego, że ono no, całkiem dobrze sobie radzi z czytaniem. Ale to jest ta sytuacja, kiedy czytając na przykład nowelę, nie muszę na podstawie tego, co przeczytałem, dowiedzieć się w sposób ścisły czegoś bardzo konkretnego. Taka sytuacja występuje wtedy, kiedy na przykład muszę rozwiązać zadanie z treścią. I muszę Państwu powiedzieć, że dysleksja ujawnia się wtedy w najwyższym stopniu.
Dziecku trudno jest, wykorzystując tą strategię inteligentnego zgadywania, precyzyjnie zrozumieć treść zadania. I właściwie pozostaje w związku z tym bezradny. Nie dlatego, że ma trudności z matematyką, tylko że ma trudności z precyzyjnym odczytaniem tekstu zadania. Podobnie jest również z czytaniem tekstu podręczników, których celem jest pozyskiwanie wiedzy. To znaczy wydobycie tej istotnej informacji, ono również wymaga bardzo precyzyjnego odczytania z pełnym zrozumieniem. Dyslektycy wtedy nie mają szans. Rodzice mogą jedynie pomóc w ten sposób, że czytają tekst podręczników, uczą się razem z dziećmi, dlatego że wiadomo, trzeba dziecku pomóc. Jeżeli chodzi o trudności niespecyficzne, to tutaj istnieje bardzo trudna sytuacja, dlatego że dziecko nie jest w stanie nawet wytworzyć sobie tych prostych mechanizmów kompensacji, dlatego że ma również duże trudności ze zrozumieniem i w związku z tym pozostaje jak gdyby na uboczu. Traktuje się takie dziecko jako mniej zdolne, czy ze względu na to, że tutaj w parze występują te trudności rozumienia i dekodowania wyrazów, no właściwie, że tutaj istnieje pewna poprzeczka, prawdopodobnie określona fizjologią, której nie można przekroczyć. Jest to całkowicie błędne mniemanie. Całkowicie błędne mniemanie. I tą drogą chciałem zaapelować do tych osób, które zajmują się terapią w dysleksji, żeby nie pozostawiać tych dwóch grup na uboczu. Te dzieci w takim samym, jeżeli nie w większym stopniu, potrzebują fachowej pomocy diagnostycznej i pewnych wskazówek terapeutycznych. I tutaj jest miejsce, żeby powiedzieć o takiej pewnej generalnej strategii w nauczaniu. Jeżeli występują trudności, to przede wszystkim należy dowiedzieć się, na jakim etapie, jakiego etapu nabywania wiedzy w określonej dziedzinie dotyczą te trudności. Czym one są spowodowane? Który z tych niezbędnych elementów, które mają tworzyć fundament, zawodzi w danym momencie? Musimy dowiedzieć się, jak u danej osoby wygląda, jak ukształtowała się sprawność dekodowania wyrazów oraz na jakim etapie jest rozumienie czytanego tekstu. To nie jest proste, ale jeżeli nie będziemy potrafili zmierzyć, ściśle ilościowo określić pozycji na tych dwóch osiach, trudno nam będzie zaproponować jakieś skuteczne metody specyficznej terapii w dysleksji. Specyficzne oznacza tutaj, że te metody są nakierowane na jeden konkretny deficyt, który musimy wspólnie z dzieckiem pokonać. Uprawiając nauki ścisłe, naturalnym jest dążenie do pomiaru, do ściśle ilościowego określenia pewnego parametru czy czynnika, który uczestniczy w interesującym nas procesie. W związku z tym naturalnym tutaj jest nasze dążenie do zmierzenia sprawności dekodowania wyrazów oraz do zmierzenia stopnia rozumienia czytanego tekstu. Jako zupełnie oddzielnych czy niezależnych wymiarów rozwoju umiejętności czytania. Istnieją już metody, które mają służyć ocenie rozwoju czy zaawansowania umiejętności czytania. I wiemy, z jakimi trudnościami wiąże się wykorzystywanie tych metod. No, taką podstawową trudnością jest to, że bazują one na
No, tutaj nie mogę się powstrzymać od stwierdzenia na pewnym niewłaściwym wyobrażeniu, co to jest właściwie czytanie. Chodzi konkretnie o to, że uważa się, że materiał, który wykorzystujemy do oceny rozwoju czytania, powinien być dostosowany do tego aktualnego rozwoju, czy etapu nauki szkolnej, czy też rozwoju tutaj związanego z wiekiem dziecka. To znaczy, że dzieci na początku nauki czytania powinny mieć taki tekst na poziomie pierwszej, drugiej klasy. Oczywiście dzieci w gimnazjum powinny już mieć trudniejsze teksty, a już nie mówiąc o uczniach liceum, gdzie wydaje się naturalnym, żeby użyć tego testu stosownie do tego, czego oczekujemy od nich, jeżeli chodzi o zaawansowanie umiejętności czytania. I tutaj tłem do tego jest przekonanie, że jeżeli byśmy użyli na przykład zbyt trudnego tekstu dla dzieci, które dopiero mają opanować naukę czytania, to oczywiście wystąpią tak duże trudności, że one całkowicie zamaskują czy uniemożliwią uchwycenie tej istoty tych trudności. Zaś w przypadku wykorzystania tekstu bardzo prostego w odniesieniu do uczniów starszych klas występuje przekonanie, że jeżeli użyjemy prostego tekstu, no to w ogóle on nie ujawni trudności, jakie występują, no bo przecież dziecko ma czytać stosownie do określonego etapu nauki szkolnej. I muszę Państwu powiedzieć, że jest to przekonanie z gruntu błędne.